Wiele osób pisze do mnie, czy Iwona i Irek wrócą do siebie, dlatego postanowiłem iść wam na przekór i nagrać ten film zamiast spoilera. Jeśli spodobał ci się ten pomysł i cieszysz się, że takie coś nagrałem, to możesz zostawić łapkę w górę. Dziękuję. Powód number one. Irek zachowuje się jak dziecko. Od odcinka, gdy Irek czuł się staro i postanowił zgolić brodę, zachowuje się jak dziecko. Która normalna dziewczyna chciałaby wrócić do takiego faceta? Każda chyba chce dojrzałego mężczyznę, który umie zadbać o siebie i o nią. Nie chodzi tutaj o pieniądze. Tak samo z urodzinami Iwony. Nagle mu się przypomniało, że ma urodziny na drugi dzień i musi skombinować pieniądze na prezent. Zawalił przez to bilans, wypłacił sobie premię, którą na logikę musiał rozdzielić na wszystkich pracowników, bo sam tam nie pracuje. Dlatego uważam, że przez to Iwona nie będzie chciała do niego wrócić. Powód drugi. Złe traktowanie Iwony. Nie wiem, czy to szczyt chamstwa Irka, czy już miał na wszystko wywalone. Tłumaczył Iwonie, że jedzie do Oskara w taki sposób, jakby nie była w pełni rozumu, upośledzona lub jakby była tępa i nie wiedziała, gdzie jest Hiszpania. Żeby nie przeknąć, bardzo mnie to wkurzyło. Dlatego dałem ten punkt w tym filmie, bo uważam, że Iwonę bardzo to zniechęciło do Irka. Trzeci powód, Iwona chce mieć faceta, a nie dziecko, które musi niańczyć. Ich związek po ścięciu brody wyglądał tak. Mama Iwona i syn Irek. Kasą leci do Marty? Irkowi nie w nos. Chce mu pomóc? Też źle. Jego postać zachowuje się tak, jakby z tą brodą miał te 25 lat, a bez niej jakby mu mózg wycięli. W rywalizacji z Wojtkiem niestety nie ma szans, bo jest dojrzałym mężczyzną, a Irek małym dzieckiem, które Iwona musiała niańczyć. Powód czwarty, nowa miłość Iwony, romans. W zasadzie jeszcze na 100% nie wiadomo, czy Iwona będzie z Wojtkiem, czy będą tylko kochankami. Mi się wydaje, że będą razem, więc myślę, że Iwona może zauroczyć się w mężczyźnie, a on w niej. Jego serialowa żona chyba tylko raz była na planie lub kilka razy, dlatego sądzę, że może dojść do rozwodu. Jeśli Wojtek Jarosz rozwiedzie się ze swoją żoną dla Iwony, to tym bardziej Irek nie ma szans, żeby Iwona chciała do niego wrócić. Bo jeśli mielibyście do wyboru niedojrzałego Irka, a mężczyzny z klasą plus jest dojrzały, to pewnie tę drugą opcję byście wybrali. Piąty powód, Iwona poczuła ulgę po wyjeździe Irka. Która dziewczyna czuje ulgę po wyjeździe ukochanego i nie wie w zasadzie kiedy wróci? Raczej żadna kobieta, która kocha, nie czułaby tego, a Iwona niestety poczuła i to znak, że raczej była z nim z przyzwyczajenia lub już ją tak wkurzał, że poczuła ulgę. Niestety z moich obserwacji wynika, że Irek i Iwona w tym sezonie nie wrócą do siebie. Już kilka razy mówiłem na filmach, że Iwona zamyka rozdział zwany związkiem z Irkiem, to znaczy z Eryczkiem, przepraszam. Jeśli dotarłeś do tego momentu, napisz Irek i Iwona, a będziesz w następnym filmie. Myślisz, że Iwona i Irek wrócą kiedyś do siebie?